Pierwszy dzień pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski kobiet już za Leszkiem Krowickim. Jakie pierwsze wrażenia? No pozytywne, bo zarówno od strony organizacyjnej jest w zasadzie wszystko perfekt dla nas zorganizowane. Sama praca, atmosfera w drużynie sprawiają, że mamy ochotę dobrze pracować. Patrząc z boku, te pierwsze dwa treningi były dosyć intensywne i duży nacisk położony był szczególnie na taktykę. No to musi być naszym zadaniem na dzisiaj. Intensywność wynika z tego, że po prostu chcemy każdą minutę istotnie wykorzystać. Mamy na przygotowania dla reprezentacji generalnie zawsze zbyt mało czasu. My trenerzy będziemy zawsze narzekać na to, że nam czasu brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o taktykę, no jasne, jestem nowym trenerem, tworzymy nową grupę i po prostu pracujemy nad pewnymi, jak ja to nazywam, programami taktycznymi, które po prostu pomogą nam potem grać przeciwko rywalom, którzy już oczywiście częściej, więcej ze sobą pracują. No właśnie, patrząc na tą osiemnastkę, którą trener powołał, która jest tutaj w Zielonej Górze, jest w niej bardzo dużo młodych zawodniczek. To był też taki cel nasz. Ja bym chciał, niezależnie od tego, że nie rezygnuję z żadnej zawodniczki absolutnie, chciałbym systematycznie wprowadzać zawodniczki młode, które za rok, za dwa, za trzy przejmą ster w reprezentacji i dlatego próbujemy przyglądać się młodym zawodniczkom. Niewątpliwie trafią do reprezentacji jeszcze inne, bo jak powiedziałem, musimy myśleć o tym, co będzie za kilka lat. Czy Słowacja, Islandia, Szwecja to właściwi rywale, rywale, jakich potrzebowaliście w trakcie przygotowań do startu w finałach Mistrzostw Europy? Myślę, że tak. To są zespoły o określonych dorobkach. Jasne, że Szwecja jest zespołem najbardziej doświadczonym, sportowo chyba najbardziej wartościowym. Mam nadzieję, że będziemy tak dobrze grać w półfinale, że zakwalifikujemy się do finału i będziemy mieli okazję zmierzyć się ze Szwecją. Słowaczki to także zespół oparty na zawodniczkach występujących w wielu zagranicznych klubach, prezentujących naturalnie zróżnicowany poziom, ale dla nas generalnie rzecz biorąc każdy rywal jest w tej chwili bardzo wartościowy. Z drugiej strony jasne, że cieszymy się, że gramy, ponieważ to, nad czym codziennie pracujemy, będziemy mieli okazję sprawdzić w trakcie tych gier. Czy trener wie już, jak wyglądają kolejne, dalsze plany przygotowań do Euro? Naturalnie w październiku rozpoczynamy zgrupowanie kilkudniowe w kraju. Następnie wyjedziemy do Hiszpanii na prawdopodobnie dwa mecze kontrolne. Wrócimy ponownie do Polski, gdzie będziemy trenować i przygotowywać się już bezpośrednio do mistrzostw, które, jak wiadomo, w grudniu w Szwecji oczekują nas. Wiem, że to trudne i dosyć ogólne pytanie, ale z jakiego wyniku w Mistrzostwach Europy będzie trener zadowolony? Będę się cieszył z każdej wygranej, bo to jest naturalnie najbardziej istotne dla nas. Chcieliśmy po prostu dobrze wypaść. Nie wiem, trudno mi dzisiaj powiedzieć, trudno mi oceniać możliwości. Trafiłem na grupę zdolną, na grupę bardzo głodną i mam nadzieję, że ta nasza wspólna praca przyniesie dobre efekty i chciałbym, żebyśmy po prostu wszyscy mieli podczas Mistrzostw Europy przede wszystkim satysfakcję z tej roboty, którą wykonaliśmy i mam nadzieję, że ta robota będzie dobrymi wynikami nagrodzona. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście oczekuje nas turniej trudny, że wymagania jak zawsze w stosunku do nas, do reprezentacji generalnie kraju są duże, ale pracujemy po to, żeby wypaść jak najlepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.